Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko, w którym omówimy drugą część rządów Bolesława I Chrobrego. Nagła śmierć Ottona III w roku 1002 raz jeszcze wywołała w cesarstwie chaos sukcesyjny. Do walki o tron z najbliżej spokrewnionym z Ottonem księciem bawarskim Henrykiem stanęło kilku pretendentów. Palatyn lotaryński Ezzon, książę Szwabii Herman II i Ekkehard margrabia Miśni. Właśnie tego ostatniego wsparł Bolesław Chrobry. Jednak Ekkehard został wkrótce zamordowany w spisku rywalizującej frakcji saskich wielmożów. Bolesław postanowił wobec tego wesprzeć jednak Henryka Bawarskiego, ale nie za darmo. Wykorzystując kryzys, przekroczył rzekę Odrę ze swymi wojskami i zajął ziemię Ekkeharda, a więc Miśnie, a także część Łużyc aż po rzekę Elsterę. Powoływał się przy tym na dość chwiejne roszczenia, wynikające z jego krótkotrwałego małżeństwa z córką poprzedniego margrabiego Miśni, Rygdaga. Wkrótce potem Henryk uzyskał przewagę nad swymi rywalami i koronował się na króla Niemiec. Nie był on jeszcze na tym etapie ani cesarzem, ani królem Włoch, ponieważ po żelazną koronę Longobardów sięgnął niejaki Arduin. Mając silną kartę przetargową w postaci okupowanych ziem, Bolesław przybył przed oblicze Henryka II na zjazd niemieckich możnych w Merseburgu. Uznał on tam jego tytuł i złożył mu hołd. Ale król, któremu obca była wizja partnerskich stosunków z Polską Ottona III, pozwolił zachować Chrobremu jedynie okupowaną część Łużyc i tylko wschodnią część Miśni zwaną Milskiem. Tuż po opuszczeniu zjazdu przez niezadowolonego Bolesława, stał się on celem zamachu na jego życie. Ocalał jedynie dzięki pomocy zaprzyjaźnionych saskich możnych, którzy mu akurat towarzyszyli. I za całe to zajście obwinił Henryka. W drodze do Polski wściekły Bolesław prawdopodobnie spalił gród w Strzale, uprowadzając licznych jeńców i biorąc łupy. Odmówił także płacenia Henrykowi trybutu. Było to niemal równoznaczne z wypowiedzeniem wojny, jednak król niemiecki wciąż zajęty był tłumieniem opozycji, a także przygotowaniami do wyprawy do Włoch. Chrobry nie zamierzał jednak poprzestawać na prowokacyjnych działaniach. W roku 1003 zmarł książę czeski Władywoj, po czym władzę tam objął z dużymi trudami Jaromir. Chcąc pozyskać Czechy jako sojusznika, Bolesław postanowił zainterweniować i przywrócić na tron wygnanego rok wcześniej Bolesława Rudego. Jednak jego niezwykle okrutne rządy w Czechach doprowadziły do sytuacji, w której zdesperowani możni poprosili Chrobrego o kolejną interwencję. Ten postanowił wykorzystać sytuację i spełnić ich prośby. Chrobry zaprosił nic nie podejrzewającego Bolesława Rudego do Krakowa, po czym rozkazał pojmać i oślepić swego niedawnego sojusznika. Tuż potem Chrobry ruszył ze swymi wojami na południe, bez problemu zajmując Pragę i ogłaszając się księciem Czech jako Bolesław IV. Władca Polski prawdopodobnie uzyskał równolegle kontrolę nad Morawami, a także być może nad częścią Słowacji, gdzie władza nowo powstałego Królestwa Węgierskiego była dość słaba. Słysząc o tych wydarzeniach, Henryk II zażądał od Chrobrego trybutu za Czechy, jednak polski władca odmówił. Niemiecki król przygotowywał się właśnie do wyprawy do Włoch, było już jednak jasne, że otwarta wojna z Bolesławem jest nieunikniona. Starał się pozyskać Wieletów jako sojuszników, obiecując im przerwanie działalności chrystianizacyjnej na ich ziemiach. Za pertraktację z poganami był krytykowany przez saskich wielmożów i duchowieństwo, jak na przykład przez Brunona z Kwerfurtu. Bolesław nie pozostawał dłużny i wsparł bunt margrabiego Nordgau Henryka ze Schweinfurtu. Nie był jednak w stanie udzielić mu wielkiego wsparcia i rebelia ta została stłumiona. Pod koniec roku 1003 najechał raz jeszcze na Miśnię, łupiąc ją i biorąc licznych jeńców. Henryk ufortyfikował jedynie grody graniczne,
ponieważ wyruszał właśnie przez Alpy na południe, planując wyprawę przeciwko Polakom na rok kolejny. Na początku roku 1004 włoska kampania Henryka zakończyła się jego sukcesem i koronacją na króla Longobardów. Nie zamierzał on jednak udawać się jeszcze do Rzymu, by ogłosić się cesarzem, lecz skierował się na północ, by stawić czoła Bolesławowi Chrobremu. Wbrew oczekiwaniom polskiego księcia, nie uderzył on na Mirsko i Łużyce, a na Czechy. Słysząc o zbliżającej się armii, doszło w Pradze do buntu przeciwko zaskoczonemu Bolesławowi, który wobec tego zbiegł do Polski. Henryk przywrócił na czeski tron Jaromira, który jednak w zamian za wsparcie zmuszony był złożyć mu hołd lenny. Oznaczało to definitywne przejście Czech do strefy wpływów niemieckich i włączenie ich w kolejnych latach w obręb Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Niemiecka armia wkroczyła następnie do Mirska, długo oblegając jego stolicę Budziszyn. Pozwoliło to na spowolnienie ofensywy z powodu nadejścia zimy. Z nastaniem wiosny roku 1005, wsparci przez posiłki czeskie i wieleckie, Niemcy przekroczyli Odrę. Henryk zamierzał wkroczyć w głąb polskiego terytorium, by nie tylko odzyskać utracone ziemie, lecz także po to, by zmusić Bolesława do całkowitej uległości, podobnie jak czeskiego Jaromira. Nękana wojną podjazdową armia Henryka dotarła ostatecznie aż pod Poznań, gdzie obydwaj wyczerpani konfliktem władcy rozpoczęli rozmowy. W myśl postanowień pokoju poznańskiego Bolesław utracił Łużyce, Mirsko i Czechy. Nie złożył jednak Henryku hołdu z reszty swych ziem, zachowując niezależność. Ale zamieszanie to wykorzystali wspierani prawdopodobnie przez Wieletów Pomorzanie, którzy w tym samym czasie uniezależnili się od Polski. Zniszczyli przy tym biskupstwo w Kołobrzegu, powracając do pogaństwa. Zarówno Bolesław, jak i Henryk czuli niedosyt po zawarciu pokoju w Poznaniu. Ten pierwszy zamierzał odzyskać podbite ziemie za Odrą, a ten drugi chciał zmusić Bolesława Chrobrego do całkowitej uległości. Polski książę próbował wkupić się w łaski Wieletów, dał schronienie zbiegłemu z Czech bratu księcia Jaromira, Udalrykowi, i szukał sekretnie wsparcia wśród saskiego możnowładztwa. Wieści o tych knowaniach dotarły do Henryka, który w roku 1007 wypowiedział pokój poznański. Nie pozostając biernym, Bolesław najechał na ziemię za Łabą, łupiąc terytorium arcybiskupstwa magdeburskiego. Następnie zdobył po oblężeniu Budziszyn, odzyskując tym samym kontrolę nad Łużycami i Milskiem. Henryk zajęty był w tym czasie tłumieniem buntu we Flandrii i przeszedł do działań wojennych przeciwko Bolesławowi dopiero w roku 1010. Mógł liczyć na wsparcie czeskiego księcia Jaromira, ale nie Wieletów, których być może przekonał do tego Chrobry. Czesko-niemiecka armia odzyskała Łużyce i Mirsko, po czym wkroczyła na Śląsk. Jednak ograniczyła się ona jedynie do złupienia tych ziem, po czym powróciła na zachód. W roku 1012 Jaromir został obalony i oślepiony przez swego brata Udalryka, któremu wsparcia udzielił Chrobry. I choć nie odwdzięczył on się polskiemu władcy, stając po jego stronie, to długo zwlekał z wysłaniem posiłków Henrykowi II. W roku 1013 król niemiecki przygotowywał się do wyprawy do Rzymu, aby w końcu koronować się na cesarza, a tymczasem Chrobry zamierzał zainterweniować na Rusi Kijowskiej na rzecz swego zięcia Świętopełka. Tak więc obydwaj władcy uznali, że jest to dobry moment na zawarcie pokoju. Bolesław przybył do Magdeburga, gdzie raz jeszcze złożył Henrykowi hołd, otrzymał Łużyce i Mirsko jako lenno, a także obietnicę wsparcia militarnego w trakcie jego ekspedycji do Rusi. W zamian za to zobowiązał się do udzielenia wsparcia wojskowego we włoskiej wyprawie Henryka II. Zaaranżowano także mariaż syna Bolesława Mieszka z Rychezą, córką wpływowego palatyna lotaryńskiego Ezzona.
Jednak tak jak poprzednio, pokój ten nie okazał się być trwały. Okej, także to tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny już wkrótce.